Nie byłoby też dziś tematu Chmielnej 70, gdyby Krzysztof Śledzielski, pracownik BGN-u, którego zeznania są dziś wykorzystywane jako oręż w walce politycznej ze mną, nie zataił przed przyłożonymi dokumentów, które dawały nam możliwość innego rozpatrzenia wniosku. Tak. Ile osób i kto wiedział o tych... Wszyscy pracownicy BGN-u zostali poinformowani mailem pani Gertrudy Jakubczyk-Furman, że taka płyta wpłynęła. Ja ten mail mogę złożyć do komisji, tak?